W piątek, 19 czerwca, w Ogrodzie Jordanowskim odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Tego typu spotkania organizowane są na całym Mazowszu już od 3 lat. W debacie uczestniczyli wicewojewoda Dariusz Piątek, zastępca mazowieckiego komendanta policji Marek Świszcz, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, wicestarosta Krzysztof Stalmach, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Potucha oraz komendant powiatowy policji Stanisław Kondeja. Dzisiejsza debata to też po pierwsze podsumowanie tego, co w ostatnich 2 debatach się działo, ale też trochę inną formułę w tym roku przyjęliśmy. W tym roku na te debaty przede wszystkim chcieliśmy zaprosić 2 grupy społeczne mieszkańców Mazowsza, do których chcemy w sposób szczególny dotrzeć. Pierwsza, którą widzę, jest licznie reprezentowana, to jest przede wszystkim młodzież. Cieszę się, że dzisiaj przyszliście. Mam nadzieję, że tego czasu nie będziecie uważali za czas zmarnowany. Cieszę się z tego powodu, że jesteście, dlatego że chcemy, żebyście nam pomogli w dotarciu też do tej drugiej grupy społecznej, do której jest ta dzisiejsza debata skierowana, czyli do osób w wieku senioralnym, ja to tak nazywam, czyli te 50+, osób, które kończą swoją aktywność na rynku pracy, przechodzą na emerytury i które już coś w swoim życiu osiągnęły. Oprócz omówienia zagrożeń czyhających na młodzież i seniorów, podczas debaty podsumowano ogólny stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Stanisław Kondeja, przedstawiając policyjne statystyki, stwierdził, że na przestrzeni ostatnich 5 lat odnotowano spadek ilości przestępstw ogólnych i kryminalnych. Najwięcej odnotowuje się kradzieży i kradzieży z włamaniem. Są szeroko podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Główni sprawcy przemocy domowej to mężczyźni. Nastąpiła też poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2014 roku odnotowano mniej wypadków. Nałożono ponad 8 tysięcy mandatów drogowych. Zatrzymano 144 prawa jazdy. Jak wielokrotnie podkreślał komendant Kondeja, bardzo ważna jest współpraca ze społeczeństwem. Następnie o przestępstwach wobec seniorów i działaniach edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do seniorów opowiedziała przedstawicielka Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji Ilona Tarczyńska. Najczęściej seniorzy są celem oszustów wyłudzających pieniądze metodą na tzw. wnuczka, dlatego odbywają się spotkania i pogadanki z tą grupą społeczną mające na celu uczulić osoby starsze na tego typu działania. Mowa była też o programach profilaktycznych mających na celu bezpieczeństwo w ruchu drogowym, B jak bezpieczny, N jak niechroniony oraz widoczna gmina Kozienice. Omówiona została także przestępczość młodzieży. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano spadek zdarzeń z udziałem młodocianych. Dla przykładu w 2013 roku odnotowano 114 takich czynów karalnych, a w 2014 roku 35. Prowadzone są również w szkołach szeroko zakrojone akcje profilaktyczne. O głównych zagrożeniach pożarowych poinformował zgromadzonych wicekomendant straży Paweł Potucha. Jednym z głównych zagrożeń jest wypalanie traw. W 2014 roku na terenie naszego powiatu odnotowano aż 147 takich zdarzeń, a w tym roku było już ich 192. Następne są pożary budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku było 41 takich zdarzeń na terenie całego powiatu. Kolejnym zagrożeniem są zatrucia tlenkiem węgla, czyli popularnym czadem. Po prezentacjach przyszedł czas na dyskusję. Podczas niej poruszono wiele tematów związanych z bezpieczeństwem. Pytania dotyczyły m.in. patroli na terenie miasta, pieszych i zmotoryzowanych. Patrole mają dyżury nie tylko w mieście, ale także na terenie gminy. Dodatkowe patrole są opłacane z budżetu gminy. Mowa była także o aktach wandalizmu na terenie miasta, m.in. po przecinanych oponach w kilkudziesięciu samochodach czy zniszczeń na skwerze miejskim. Poruszony był też temat monitoringu. Cały system powstał dawno temu i teraz wymaga częstych napraw i konserwacji. Mowa była też o nie do końca wiarygodnych badaniach statystycznych tworzących się małoletnich grupach przestępczych i działaniach profilaktycznych mających temu zapobiec, jak również o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zarówno na poziomie województwa, jak i w gminie oraz szkoleń dla Związku Strzeleckiego Strzelec przeprowadzanych wspólnie z policją. Poruszono też kwestię nakładów finansowych z budżetu gminy na bezpieczeństwo. Środki dla straży i dla policji przyznawane są przez Radę Miejską. Zapotrzebowanie składają komendanci. Mowa była też o rozważanych zmianach w szpitalu związanych z likwidacją oddziału zakaźnego, ponieważ przynosi on straty. Nie ma jednak jeszcze żadnych ostatecznych decyzji w tej sprawie. Mówiono też o remoncie drogi krajowej nr 79. Poruszono też kwestię stypendiów przyznawanych dla młodzieży z gminy. Zdaniem uczniów są one zbyt niskie. Rozważano także możliwości pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych. Po dyskusji zgromadzonym podziękował za udział w debacie zastępca komendanta wojewódzkiego.
poruszyliśmy tutaj dużo problemów, które Was nurtują, a mam nadzieję, może nie przekonanie, ale nadzieję, że pochylimy się nad nimi wspólnie, aby te problemy rozwiązać. Tego typu spotkanie jest przedostatnim z terenu województwa mazowieckiego. Mamy już ich za sobą 27. 28 będzie w Łosicach. I to jest kolejna edycja tego rodzaju formuły, w których my pozyskujemy informacje od Państwa, co jest problemem w takim codziennym życiu, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, a Państwo też poznają nasze prerogatywy, nasze uprawnienia wynikające z ustaw czy też z innych aktów prawnych. W debacie uczestniczyli radni, przewodniczący komitetów osiedlowych i sołtysi, proboszczowie obu kozienickich parafii, przedstawiciele przedsiębiorców, w tym największego zakładu w regionie Enei Wytwarzanie oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu, jak również mieszkańcy ziemi kozienickiej. Uczestnicy spotkania wypełniali ankiety dotyczące głównie sposobu zorganizowania debaty, jak i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. W naszym mieście debata została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji we współpracy z samorządami powiatowym i gminnym.